Cześć siemanko, witajcie, z tej strony Matkonix i witam was w kolejnym odcineczku z serii M-Creek, oczywiście w grze Farming Simulator 22 i dzisiaj lecimy sobie z kolejnym niedzielnym odcineczkiem właśnie i ogólnie w dzisiejszym odcinku kontynuujemy sobie sianokosy, ponieważ w poprzednim odcinku sobie, jak pamiętacie, właśnie na naszej nowej łące kosiliśmy oraz przetrząsiwali. Dokończyłem sobie właśnie to poza odcinkiem, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie, że tak powiem, zgrabiać oraz później będziemy sobie to prasować naszym klasem. Także bez zbędnego, że tak powiem, tutaj gadania, wsiadamy sobie do naszego masejka i lecimy sobie na nasze pole. Także podnosimy sobie naszą zgrabiarkę, ja tu żebym poustawiał wszystko koło siebie, te maszyny, i lecimy właśnie, tak jak mówię, na nasze, że tak powiem, na naszą łąkę. Także lecimy i co, witam was właśnie w kolejnym odcinku. Dzisiaj niedzielny odcinek, już w chwili jak to oglądacie jestem, że tak powiem, w domu, czyli już od teraz odcinki będą, że tak powiem, będą już nagrywane normalnie po prostu, bo do dzisiaj właśnie, jak wiecie, nagrywam odcinki na zapas. Dzisiejszy jeszcze na zapas nagrywam, wy go oglądacie w niedzielę, a nagrywam go, że tak powiem, w poniedziałek. Także no dosyć duża różnica, ale po prostu no jutro już będę wyjeżdżał prawdopodobnie, więc właśnie no muszę ponagrywać to, jeszcze muszę wszystko porenderować, pomontować, powrzucać, więc jeszcze dużo roboty mnie czeka. My sobie rozkładamy naszą tutaj zgrabiareczkę, z tego co widzę ona tak, w taki sposób, z takiej strony tutaj będzie to, że tak powiem, zgrabiać, więc wiecie, trzeba to zacząć od tamtej strony po prostu i sobie, że tak powiem, będziemy właśnie zgrabiać. Później sobie tu jeszcze oczywiście poprasujemy, a właśnie w następnym odcinku będziemy prawdopodobnie sobie tutaj to zbierać, chociaż jeszcze zastanawiam się nad tym odcinkiem ze zbierania. No niestety dalej waszych komentarzy czytać nie mogę z powodu takiego, że właśnie po prostu nagryłem to na zapas, tak jak już mówiłem. Także no dalej nie wiem, co wy tam pisaliście, coś tam na pewno jakieś miłe komentarze jak zawsze pisaliście. Także oczywiście miło, a my se teraz właśnie to zgrabiamy. Bardzo ładna animacja oczywiście tutaj jest zgrabiania, mega mi się oczywiście podoba. Mega jest duży kurz, nie wiem, czy on nie jest trochę przesadzony, chociaż no w sumie no jest to siano, więc wiecie, ale no nie wiem, czy on nie jest przesadzony, czy jak tam kto woli. Także my sobie właśnie to zgrabiamy, oczywiście wszystkiego nie zgrabimy, właśnie. No ale no chciałem troszeczkę sobie pozgrabiać, żeby móc jeszcze to poprasować, także wiecie. Dobra, tu troszeczkę pod górkę jest, więc muszę, że tak powiem, zrobić tak może, o, w taki sposób. Myślę, że po co ile będę robił te, że tak powiem, przejazdy, tak się zastanawiam, ale też chyba będę robił, że tak powiem, tak się teraz zastanawiam, co ile będę robił, może tak będę robił, o, w taki sposób, że powiedzmy, że o tyle będę robił, bo to jest zgrabiarka taka, wiecie, jeszcze, więc no. Z tego co widzę, kurde, znowu mi się zepsuł GPS. Niestety GPS pies znowu się zepsuł i muszę go od nowa ustawiać. Dlatego zaraz widzimy się. Dobra, ogólnie ładnie sobie już ustawiłem tego GPS-a, także możemy sobie kontynuować nasze, że tak powiem, zgrabianie. Na GPS-ie będzie nam na pewno o wiele lepiej i o wiele równiej to sobie zrobimy, także no GPS tutaj jest niezbędny do zgrabiania sobie naszego, że tak powiem, naszego siana. O, widzę, wybiła 18, jak nagrywam właśnie na zegarku moim, jak to było słychać, chociaż nie wiem, czy to było słychać, ale mniejsza, więc my sobie właśnie, że tak powiem, to zgrabiamy. I co jeszcze takiego chcę powiedzieć, w sumie, co takiego chcę powiedzieć? Motywuję oczywiście do subskrypcji, jeżeli tego nie robicie, bo dużo osób tego jeszcze nie robi, także polecam subskrybować mój kanał. Co tu jeszcze takiego chciałem w sumie powiedzieć, takiego ważnego? Dobra, czekajcie. Oj, widzę, że troszeczkę inaczej jedną rzecz ustawiłem niż powinienem, ale już tego nie będę zmieniał. Także no, kolejny przejazd robimy. O, okej, i sobie zgrabiamy dalej. Także właśnie kontynuując tutaj, jaki chcę temat dzisiaj poruszyć, to taki, że już mam w głowie, że tak powiem, plan tego naszego gospodarstwa z owcami.
Chcę go postawić, że tak powiem, już wam pokazuję w jakim miejscu. Chcę go postawić prawdopodobnie tutaj, bo tutaj jest najrówniej. Te drzewa, które tam są, że tak powiem, prawdopodobnie zostaną wycięte, tak jak już mówiłem, żeby po prostu móc tam wszystko sobie, tam jeszcze pewnie porównam i w ogóle, i tam powstanie gospodarka. Jeżeli chodzi o zagrodę, to bierzemy sobie zagrodę, już wam pokazuję którą. Bierzemy sobie zagrodę, owce, bierzemy sobie to oczywiście za 51 tysięcy. I oprócz tego jeszcze tam będzie dostawione prawdopodobnie dwie wiaty. Jedna będzie tam jakaś wiata na wiadomo wele, takie różne maszyny do ten. No i jeszcze jedna będzie do taka, że no, żeby schować maszyny do sianokosów. I takie po prostu różne wszelakie rzeczy. Prawdopodobnie również to będzie oczywiście ogrodzone gospodarstwo z bramą i tak dalej. A tutaj no będzie sobie dalej oczywiście nasza łoneczka. No to tutaj się akurat nic nie zmieni. Dalej będziemy mieli sobie naszą łąkę. Właśnie i będziemy sobie mogli tutaj dalej naszą łoneczkę oczywiście uprawiać. Kosić siano i tak dalej. Trawę w sumie kosić, siano się nie kosi. Także właśnie takie mam plany. Postawię właśnie, jeszcze zastanawiam się jakie wiaty postawić właśnie, ale to jeszcze zobaczę. I co na pewno, to mam do was prośbę, że jeżeli ktoś ma jakąś fajną, że tak powiem niewydaną, bo nie ma takich póki co właśnie wiaty, żeby można było schować do nich bele, w sensie takim, że te bele by mi FPS-ów nie zżerały, i chcę taką wiatę. I jeżeli macie taką wiatę, to bym był wdzięczny, jakby mi ktoś podesłał, ponieważ właśnie takiej bym się domagał, że tak powiem, wiaty. Z powodu takiego, że no nie chcę po prostu mieć tutaj też również lagów, więc po prostu tak jak to na moim gospodarstwie, znaczy lagów, po prostu zmniejszonych FPS-ów, więc wiecie. Właśnie. A coś mnie znowu w pogardze zaczęło, że tak powiem, brać, ale teraz właśnie tak, że co jest? O, dobra, już mi jedzie. O kurde, trochę widzę, nie tak zrobiłem, trzeba troszeczkę przesunąć, że tak powiem, GPS-a. O, powiedzmy w taki sposób, chyba będzie git. O, dobra, tempomat. Widzę, że wskoczyła mi ogólnie 30 oto godzina w naszym Masajku, także no, nieźle tutaj nasz Masaj, że tak powiem, się bawi. Także no, dobra, my sobie tu elegancko, że tak powiem, właśnie to zgrabiamy. Nie wiem, czy trochę nie za duży ten pokos. Więc już nie będę takich dużych robił. Nie spodziewałem się, że aż taki duży pokos wyjdzie. Także już nie będę takich robił właśnie pokosu, bo no wyszedł dosyć spory ten pokos, nie powiem, że nie. Także nie powinienem w sumie takich dużych, bo mi się będzie prasa jeszcze zapychać, to by było niedobrze. Czy pewnie tak nie jest, ale ciekawe, fajnie by było jakby coś takiego było, nie? Bo na pewno tak nie jest. Znaczy no w sumie to jest farming, więc na pewno tak nie jest, ale fajnie by było jakby to tak było, właśnie. Także no. Dobra, my się tu elegancko skręcamy. I robimy sobie kolejny pokos. Tym razem może zrobimy na 3 przejazdy. O, na 3 przejazdy GPS-a będziemy teraz robić pokosy. I takim będę myślę, że taki pokos na 3 przejazdy będzie już git. Tamten miał trochę więcej przejazdów na pewno, więc no. Także tak to zrobimy właśnie. Tak jak mówię. O. Także no, nie wiem co w sumie jeszcze bym mógł powiedzieć takiego. A właśnie, chwilę jak już to oglądacie, to prawdopodobnie na Dawida kanał wleciał już prawdopodobnie wczoraj, jak się umawialiśmy, bo już ogólnie nagrywaliśmy odcinki, dwa. Wczoraj prawdopodobnie na Dawida kanał wpadł pierwszy odcinek z naszej nowej serii. Serii, że tak powiem, o nazwie Sąsiedzi z nas przeciwka. Nie zdecydowaliśmy, że jednak nie będzie Sąsiedzi na osadzie, tylko Sąsiedzi z nas przeciwka. I po prostu, że tak powiem, nagraliśmy już sobie dwa odcinki. Nagraliśmy sobie dzisiaj właśnie, nagrywaliśmy sobie jeden do niego oraz drugi do mnie. I że tak powiem, naprawdę mega nam się gra. I myślę, że mega wam się ta seria spodoba właśnie, także już jak to oglądacie, to prawdopodobnie ten odcinek pierwszy już był właśnie u Dawida wczoraj, więc najwyżej wam jeszcze podlinkuję w karcie ten odcinek i w opisie. A kolejny odcinek pojawi się, że tak powiem, u mnie jutro właśnie. Będziemy się tak starali w miarę robić odcinki co najmniej 2-3 razy w tygodniu. Do końca maja, bo w czerwcu już będziemy lecieć z tą, że tak powiem, z tą serią już na grubo, bo teraz, że tak powiem, Dawid będzie miał egzaminy i tak dalej. No i mnie nie będzie, więc mamy trochę mniej czasu. Więc po prostu będzie troszeczkę mniej tych odcinków, ale w czerwcu naprawdę z tą serią będzie mega cisnąć. Także no.
I co? Nagraliśmy sobie właśnie dwa odcinki dzisiaj w poniedziałek i będziemy sobie. No i Dawid właśnie wrzucił wczoraj, także. No przynajmniej tak jak się umawialiśmy, ale no właśnie jeżeli odcinek padł, no to w karcie go macie. Wam daję w karcie oraz w opisie. A propos właśnie drugiego, tak jak już mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, pojawi się on jutro u mnie. Także no, będzie małe daily, że tak powiem, wróci na kanał. Właśnie, znaczy w sumie już mamy dzisiaj, jak to oglądacie, właśnie 22 maja. Więc w sumie, no już będę miał teraz właśnie ten, już taki większy luz, że tak powiem, bo już się powoli to kończy wszystko. W miarę sobie tam poprawiałem te oceny, tak jak mówiłem, na karcie. Więc właśnie powoli myślę, że już będzie można znowu wracać do takiego systemu. Może już nie, może nie z następnym, ale w ostatnim tygodniu maja, pod koniec maja już wracamy sobie znowu z daily na kanał. Właśnie, że będą to odcinki dosyć codziennie. Właśnie. Może, znaczy no dosyć codziennie, będą po prostu codziennie, jak to było wcześniej. Właśnie. Znaczy no nie zawsze były codziennie, no ale można powiedzieć, że było takie właśnie daily. I te daily właśnie wróci. Jeszcze ten tydzień co będzie, to jeszcze będą tak właśnie co dwa dni. Jutro wyjątkowo będzie odcinek, więc będziecie mieli dwa pod rząd, ale właśnie później znowu będą tak po... że tak powiem po dwa, ale w następnym tygodniu, za dwa tygodnie w sumie lecimy se z normalnym, że tak powiem, daily. Dobra, teraz tak opuszczamy sobie, w sumie jeszcze raz przejadę ten taki pokój strasznie szeroki, jakiś wyszedł, więc po prostu przejadę jeszcze raz. Oj kurde, nie tak, nie tak, nie tak, lecimy sobie w taki sposób. O, i tak będzie o wiele lepiej. Właśnie. Dobra, mam ogólnie dopiero 11 minut, także w sumie powoli. Znaczy jeszcze nie powoli, bo zrobiłem w sumie dwa pokosy dopiero, więc jeszcze żeby do prasowania jeszcze daleko, że tak powiem. Także no. Także jeszcze sobie tu zrobimy z dwa i będziemy mogli sobie lecieć, chcę poprasować. Mega sobie tutaj właśnie poprasować chcę, nie mogę się doczekać. Kurde, jaki dziwny ten pokos mi wyszedł znowu, taki strasznie wielki. Ja za duże te pokosy robię. Bo tutaj taki, tu wyszedł podobny. Także chyba muszę jednak nie na 3, tylko na 2 przejazdy, że tak powiem, GPS-a. Chyba, że to będą dobre pokosy. Nawet w sumie wiecie co, już pójdę se po tego. To sobie zgaszę go. Już se pójdziemy, że tak powiem, po tego naszego, że tak powiem, klasa i sobie już poprasujemy, zobaczyć czy te, że tak powiem, pokosy nie będą za duże. Właśnie, także lecimy sobie i zobaczymy, że tak powiem, tutaj trochę krzywo jest, trzeba to będzie w końcu wyrównać. Mam taki plan, żeby tutaj tą drogę właśnie jeszcze zrobić, wiadomo, bo że jak mi teraz przylagowało, nie wiem przez co mi tak przylagowało, ale mniejsza. Czasami na tej gospie tak laguje, że aż po prostu nie wiem. Znaczy czasami jest tak, że mi nie laguje, a czasami mi tak potrafi przyciąć grę, że to jest bosaka po prostu. Ale no zapomniałem wczytać, że tak powiem, co teraz przypomniałem, że zapomniałem wczytać mapę. I ogólnie wszystko wczytać, bo zazwyczaj jak wchodzę na save'a, to muszę wiadomo, latać po mapie i tak dalej wszystko, żeby mi tu nie lagowało, bo już trochę jednak tutaj jest tych maszyn tego wszystkiego porozwalane, więc wiecie, trzeba to wczytywać. A tego nie zrobiłem, więc troszeczkę tam na gospie słabo by było. Dobra, teraz czemu nie mam... Mam dostęp do terenu, co mi wygada ta... Dobra, i możemy sobie prasować. Widzę, że jednak takie pokosy chyba są dobre. Że tak powiem, także takie pokosy chyba możemy robić. Może troszeczkę są przesadzone, ale... O Boże, to już jest pełna ta prasa, ja nie zauważyłem, jeszcze tak zapatrzyłem. Dobrze, że mi to pika. O. I sobie wyrzucamy belkę. 4,5 tony belka ma, także no dosyć sporo. Także no, dobra, my se dalej prasujemy. GPS-a tu nie potrzebujemy do prasowania. Także no, to wam powiem, że tych belt troszeczkę będzie tutaj do zbierania, także no. Ale to dobrze, to dobrze. Chociaż i tak te sianokosy na wiosnę pewnie znowu będę robił. Fajnie by było zrobić. Też się zastanawiam, czy koło właśnie gospodarstwa z owcami, nie powiedziałem tego, ale teraz mówię, czy by nie postawić sobie, Boże, znowu przyjechałem, czy by nie postawić sobie silosu na kiszonkę i pójść sobie w kiszonkę, bo kiszonki jeszcze nie robiliśmy, a fajnie by było zrobić kiszonkę właśnie sobie z trawy na przykład, albo z kukurydzy. Także się właśnie zastanawiam nad tym.
Także możecie właśnie dać, że tak powiem, znać. Bo już po tym odcinku już będę czytał komentarze, także wiecie, już tutaj, już na następnym odcinku już będę wszystko miał przeczytane, będę na bieżąco, bo już 3 odcinki nie jestem tak jakby razem z tym, także wiecie, niestety tak to jest, jak się na zapas nagrywa. Czasami tak po prostu jest, że niestety tak, ale to trudno, dobra. Opuszczamy sobie i prosujemy dalej. No zrobiliśmy tylko 2 pokosy, więc długo sobie tu nie poprasujemy. Ale no trzeba sprasować wszystko oczywiście. Dobra, tutaj trzeba znowu wywalić. No trochę tych belek będzie, jak widzicie. Trochę tych belek będzie, także bardzo fajnie. Bardzo się z tego powodu cieszę, że tak powiem, dobra. Sobie tu podnosimy. Boże, na tory, żebym wjechał, nieważne. I sobie tutaj dalej prasujemy. Ja wyłączyłem ją? Być włączona, o. W taki sposób. No, i sobie dalej tu prasujemy. Elegancko. I co tu jeszcze takiego w sumie chciałem powiedzieć? Także z takich ogłoszeń parafialnych to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. No i propos właśnie naszej serii, właśnie tej naszej serii sąsiadów, to no naprawdę, polecam wbijać, jutro właśnie u mnie drugi odcinek będzie. Polecam wbijać, bo naprawdę seria, no naprawdę, no będzie to wasza ulubiona seria na moim kanale. U Dawida pewnie już jest ulubioną, u mnie pewnie również ona będzie. Także naprawdę wszystkich zapraszam, niech wszyscy sobie, że tak powiem, wbijają i sobie właśnie oglądają, bo odcinek naprawdę w sumie fajny wyszedł nawet. Znaczy no fajny. To troszeczkę się powkurzałem, nie powiem czemu, z jakiego powodu nie będę mówił, zobaczycie na odcinku jutro, także właśnie zapraszam, ale no troszeczkę się powkurzałem, bo było tam cięcie jedno długie, właśnie i po prostu, ale z jakiego powodu, no to właśnie się jutro dowiecie, także no dobra, sobie, że tak powiem, wywalamy kolejną praskę, znaczy belkę w sumie, a nie praskę, nieważne, dobra, mamy sprasowany. Dobra, ogólnie tak, bo ja już mam sprasowane wszystkie pokosy. Także już chyba nie wiem, czy dzisiaj jeszcze. Nie, no jeszcze dzisiaj poprasujemy, ale na razie zostawię ten ciągnik tak wyłączony. I musimy sobie lecieć teraz po naszego Maseja, ale tu kurde, te bele fajnie wyglądają. Fajny będzie odcinek ze zbierania, także no dobra, my sobie tu lecimy po Maseja, właśnie tak jak mówię. I se będziemy, że tak powiem, dalej tutaj zgrabiać, czyli jednak takie pokosy są dobre, także na 3 przejazdy GPS-a, raz, czekajcie, bo mi się trochę widzę, o, w taki sposób, raz, dwa, czyli tak jakby trzeci, o, i tutaj mamy kolejny, okej, okay. Także możemy sobie włączać i możemy sobie zgrabiać tutaj elegancko, okej, okay. Więc sobie zgrabiamy. Kamienie tu wyzbierane, także na szczęście w kosiarce nic nie strzeliło. Także gitara. No, my sobie zgrabiamy teraz. Elegancko. Ale nie, no świetnie to wygląda. Naprawdę te sianokosy piękne po prostu. Naprawdę uwielbiam sianokosy. Jest to moja jedna z ulubionych rzeczy chyba. Także naprawdę świetnie. W sumie to widzę, będziecie mieli 2 odcinki z sianokosów pod rząd. O kurde, że... Boże, co zrobiłem? Zrodziłem wam, co będzie na jutrzejszym odcinku naszej nowej serii. Tak, będą sianokosy właśnie, ale no nie takimi wielkimi sprzętami jak tutaj, tylko na malutkich, że tak powiem, maszynkach, 30-kach, 60-kach. Znaczy w sumie w moim przypadku to będzie nie 30, tylko, że tak powiem, Rusacz, albo Władek, albo Wiedemirec, jak kto woli. Ja zawsze go Rusacz nazywałem, na przykład na sąsiadów na Bajecznej, jak kto pamięta. Właśnie. To Władka będę miał i jeszcze będę miał 60. Takie będę miał ciągniki 2. Właśnie mogę zrazić. Także no, dobra, my sobie tu dalej właśnie zgrabiamy. No teraz już będzie mi o wiele szybciej to iść, bo już sobie ogarnąłem wszystko, także na spokojnie mi to będzie iść teraz. Także no. No i co, 20 minuta nam tutaj dobiega. Także jeszcze sobie troszeczkę tutaj porobimy, tak właśnie. Do 25 minut ten odcinek przyciągnę, 30 nie będę robił, bo tak jak mówię, no muszę to wszystko porenderować jeszcze i powrzucać na YouTube'a, więc no mam ile? Raz, czekajcie, mam raz, dwa,
3 odcinki mam w sumie. To jednak, bo ja myślałem, że mam 5, a przecież ten, no czyli 3 mam. Odcinki, że tak powiem, do zrenderowania, wrzucenia i tak dalej. Właśnie, bo ja nie wiem, czy mi się wydał odcinek. Tak, wydał mi się, bo ja wziąłem automatyczne te automatyczne ustawienie, żeby mi się wrzucił właśnie odcinek. Dobra, teraz tak, musimy sobie opuścić. O, znaczy opuścić, tak zrobić. O, teraz możemy sobie to zgrabiać. No teraz o wiele większy trochę wyszedł ten pokos, mi się wydaje. Znaczy w sensie za szeroki taki, teraz to nie wiem, czy on nie będzie ten zły, ale no trudno. Jakoś se to poradzimy, jakoś se to myślę, że tak powiem, sprasujemy, mam nadzieję. Także no. Więc my sobie tu pięknie zgrabiamy nasze sianko. Także fajnie. Więc no. Co tu jeszcze takiego bym mógł powiedzieć, że tak powiem. Więc no, taki tak przebiegł nam kolejny odcinek, właśnie chyba 52 czy 3 już, właśnie tutaj z naszej serii. No, w następnym odcinku właśnie prawdopodobnie będzie zbieranie bel, ale oprócz zbierania bel będzie jeszcze prawdopodobnie orka po plonie właśnie, bo to miałem zrobić, więc żeby w następnym odcinku cały odcinek nie był z, że tak powiem, samego zbierania bel, więc w następnym będzie i zbieranie bel oraz, że tak powiem, właśnie orka poplonu. Także no. I ogólnie w następnym odcinku będę musiał jeszcze kupić sobie przyczepę właśnie, na którą będę ładował te bele. Już tego dzisiaj nie robię, ale w następnym będę musiał zrobić. Albo to poza odcinkiem zrobię, nie wiem, zobaczę. Bo ogólnie chcę sobie kupić do bel, że tak powiem, tą do zbierania. Ona 19 tysięcy kosztuje. Więc ją sobie kupimy i będę turem ładować, fędziorem będę ładował sobie. Także fędzior w końcu znowu będziemy mogli sobie nim popracować, bo rzadko na odcinkach nim robię. A to jest dosyć fajny ciągnik, także se w następnym odcinku nim popracujemy. A makornikiem se prawdopodobnie będziemy orać, żeby tutaj cały czas nawet tymi samymi ciągnikami nie robić, bo już mamy te 4 ciągniki, także wiecie. To już jest dosyć sporo, także no. Także no. Więc robimy sobie właśnie tu kolejny przejazd. Okej, okay, raz. Czekajcie, bo mi się to znowu zepsuło trochę. Muszę. Kurde. Muszę. O, nie tak. O tak, o. Oj, nie rób tak. 2, 3. Czyli tu wjeżdżamy. Kurde, co jest? O, no. No i możemy zgrabiać dalej. Sobie. Więc no. Także elegancko. Elegancko. I co, że tak powiem, drodzy widzowie. Chyba powoli sobie będziemy ogólnie kończyć dzisiejszy odcinek. Myślę, że jak jeszcze przyjadę do kolejnego przyjazdu, to już będę właśnie kończył. Bo właśnie muszę to jeszcze sobie pomontować, porenderować, powrzucać, tak że jeszcze mi to dużo czasu zajmie. Tym bardziej, że w 4K, więc jeszcze dłużej mi to będzie renderować. Mógłbym w sumie Full HD zrenderować na 4K, no to 4K, żeby ta jakość była rzeczywiście zajebista. No bo Full HD, no to wiadomo jak te filmy z gier wyglądają, przynajmniej u mnie. Ale no w sumie w większości. Także no. W 4K będzie odcineczek właśnie. Jak w sumie zawsze. Prawie zawsze, no. Także tak powiem. Dobra, ja sobie zakończę właśnie dzisiejszy odcinek. Także jeżeli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, może nie wiem, może zakończę sobie tutaj ten odcinek, patrząc na naszego klasa. Albo może na Masaja. Nie, no dobra, na Masaja chyba sobie popatrzymy. Także na dzisiaj to by było wszystko. Jeżeli odcinek się wam spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę. I co? Trzymajcie się, do następnego. Cześć!